Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościeniak, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami. Dzisiaj wraz ze mną w studiu pan Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, wybory się zbliżają, bo dużo propozycji Nowej Lewicy w ostatnim czasie tutaj prezentujecie. Nie tylko w naszym regionie, ale również w całej Polsce. No, niezależnie od wyborów, Nowa Lewica konsekwentnie od 2019 roku, odkąd wróciła do parlamentu, pokazuje swój program i pomysł na Polskę. No, w ostatnim czasie, w piątek, w zeszłym tygodniu, pokazaliśmy kolejną odsłonę programu Bezpieczna Rodzina, tym razem Bezpieczny Senior, gdzie powiedzieliśmy wprost, że trzeba wprowadzić rentę wdowią, o której za chwileczkę powiem, trzeba zwaloryzować emeryturę o 12%. I wprowadzić leki za 5 zł. Dlaczego? Bo dzisiaj inflacja zżera emerytury i renty do tego stopnia, że setki tysięcy emerytów, którzy i tak często żyli już poniżej 1000 zł miesięcznie, jeszcze bardziej muszą zaciskać pasa, jeszcze gorzej sobie radzą w takim codziennym funkcjonowaniu, bo przypomnę, że chociażby pieczywo zdrożało 17%, mięso o 32%, a cukier o 25%, a to są podstawowe produkty żywnościowe. Więc dlatego podwyżka rent i emerytur o 12%, bo tyle wynosi inflacja, żeby właśnie zrekompensować tą stratę dla emerytów i rencistów. Czyli dla takiego przeciętnego emeryta będzie to zysk w jakiej kwocie? Najniższa emerytura wzrosła bo 180 zł, średnia o około 300 zł, więc to jak już pan widzi, panie redaktorze, realna pomoc do domowego budżetu, ale i renta wdowia. Dzisiaj wdowa może zdecydować, czy zostaje przy swojej emeryturze, czy korzysta z tak zwanej emerytury rodzinnej, czyli 85% emerytury małżonka. No my proponujemy, żeby wdowa mogła wybrać, czy wdowiec mógł wybrać swoje świadczenie plus 25% dodatku właśnie z emerytury swojej żony, zmarłej żony czy zmarłego męża. No bo są koszty stałe, które się nie zmieniają, no opłaty za mieszkanie, czynsz, prąd, gaz, a dzisiaj widzimy jak to wszystko rośnie, więc tym bardziej trzeba tutaj emerytom pomóc i według naszych szacunków 1,5 miliona osób każdego roku skorzystałoby właśnie dzięki tej ustawie. Ona jest złożona w Sejmie, jest w zamrażarce sejmowej pani marszałek Witek, no wystarczy ją ruszyć, no ale jak widać PiS, gdy przychodzi decydować o tym, żeby pomóc Polkom i Polakom, to ma z tym problem i dość opieszale. Czyli na razie poparcia, rozumiem, nie ma w Sejmie. No, wszystko zależy od opcji rządzącej, to oni dzisiaj mają większość i niestety znów udają, że nie widzą programów prospołecznych, dobrych programów prospołecznych dla ludzi, które proponujemy. No i wspomniane wcześniej leki za 5 zł. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje już w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i bardzo dobrze się sprawdza, gdzie państwo dofinansuje właśnie zakup leków, tak żeby już żaden emeryt, żaden senior nie musiał odchodzić od okienka bez wykupionych lekarstw. No i to też oszczędność dla budżetu, bo wykupione leki oznaczają, że ta profilaktyka, to leczenie danej choroby ma ciągłość, jest stałe, no i nie będzie trzeba później wydawać większych środków na leczenie takie doraźne, na szybko, prawda, bo ktoś zaniedbał swój organizm, bo nie wykupywał leków, nie leczył się regularnie, więc to też pewnego rodzaju oszczędność, ale przede wszystkim pomoc dla właśnie tych seniorów. Leki za 5 zł, tutaj nasuwa mi się takie pytanie, no bo wiemy, że teraz część leków emeryci otrzymują za darmo, więc jaki to będzie dla nich? Tak, ja tutaj chciałbym przypomnieć, że to jest taki naprawdę program fikcja, bo oczywiście piękne, szumne hasło, jak zwykle zresztą w Prawie i Sprawiedliwości, ale konkretów brak, bo na ten program, o którym pan wspomniał, przeznaczonych jest zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych. To żadna pomoc dla emeryta i rencisty. Ale jednak niektórzy emeryci z tego korzystają i otrzymują leki za darmo. Kilka pojedynczych leków, a my mówimy o kompleksowym systemie, gdzie leki by kosztowały maksymalnie 5 zł, jak w krajach na zachodzie Europy, tak żeby właśnie żaden emeryt nie odchodził od tego okienka. Nie, że dostanie jedno lekarstwo troszkę taniej, tylko po prostu wszystkie leki taniej, po to, żeby było go stać na leczenie. Propozycje programowe również przedstawicie dzisiaj na konferencji prasowej, ale korzystając z okazji, że jest pan gościem, to liczę na to, że coś pan tutaj rąbka tajemnicy uchyli. Propozycje dla kobiet z okazji Dnia Matki. Co proponujecie? Dzisiaj Dzień Matki, więc wyjątkowe święto, więc i chcę przypomnieć nasz program taki właśnie skierowany do matek, ale korzystając z tej okazji, jeśli pan pozwoli, to najlepsze życzenia dla wszystkich mam. Wytrwałości, siły, wielu przespanych nocy, bo wiem jak to ciężko bywa, szczególnie przy małym dziecku i takiej cierpliwości i radości z dnia codziennego, również, co pewnie dostarcza również, uśmiech również, dzieciaka na również, również się do tych życzeń przyłączam. Dla wszystkich mam wszystkiego dobrego, zdrowia i tak jak pan mówi, cierpliwości, bo to jest najważniejsze do pociech. Wracając do naszej rozmowy. Odpowiadając na pana pytanie,
Przypomnijmy chociażby jedną z kluczowych propozycji Nowej Lewicy, czyli stworzenie 200 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach. No, widzimy chociażby na przykładzie Radomia, że często bywa tak, że rodzic mieszkający na Michałowie musi jechać na obozisko, żeby zarezerwować sobie miejsce w przedszkolu. Ale bywają też takie sytuacje, no, ja dzisiaj jestem ojcem 3-miesięcznego dziecka, już dzisiaj mówią nam niektórzy i doradzają, że już teraz powinniśmy rezerwować miejsce w żłobku 9 miesięcy przed tym, jak moja narzeczona wróci na rynek pracy z ambitną kobietą i chce to zrobić. No, to jest taki okres, kiedy nie myśli się o tym, czy powinno się rezerwować miejsce w żłobku, tylko człowiek organizuje sobie życie na nowo, układa swój kalendarz właśnie pod nowo narodzone dziecko i cieszy się każdym dniem i przyzwyczaja się do tej roli, szczególnie jeżeli to jest pierwsze dziecko. A tutaj już trzeba rezerwować miejsce w żłobkach, bo jest tak mało tych miejsc właśnie w publicznych ośrodkach, więc dlatego mówimy jasno i wyraźnie, w ciągu jednej kadencji parlamentu, w ciągu 4 lat we współpracy z samorządami powinniśmy stworzyć 200 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach. No to jedna z propozycji, która dzisiaj padnie na konferencji prasowej. Mhm. Otwarcie biur poselskich. Wiemy, że w piątek dwoje parlamentarzystów Nowej Lewicy ogłosiło swoją obecność w Radomiu. To dobry krok? No, bardzo dobry i krok, który cieszy. Ja tutaj bardzo dziękuję Arkowi Iwaniakowi i Jance Żukowskiej, posłom odpowiednio z Płocka i z Warszawy, że chcą również pracować dla regionu radomskiego. No bo jak wiemy, w regionie radomskim nie udało się zdobyć mandatu parlamentarnego, tam niewiele zabrakło, a radomianie mają swoje problemy, mają swoje potrzeby, chcą się zgłaszać do biura poselskiego, chcą, żeby posłowie interweniowali w ich sprawach i funkcjonowanie takiego biura poselskiego na pewno to ułatwi. Zresztą to biuro będzie czynne codziennie. Od godzin 14 do 18 jest tam dyżur. Mieści się ono przy ulicy Żeromskiego 31 w oficynie, w podwórku, więc ja serdecznie zapraszam każdego, kto ma swój problem do rozwiązania, sprawę, którą chciałby przekazać parlamentarzy. Żadna taka sprawa, tutaj zapewniam, nie zostanie bez odpowiedzi. Czy to nie obawia się pan, że to może być takie przygotowanie do startu tych parlamentarzystów, na przykład z radomskich list? No tutaj się pan uśmiecha, ale może się rodzić konkurencja dla pana. Nie, w żadnym wypadku ja się nie martwię, że Arkadiusz czy Ania chcieliby startować z Radomia. A jakby chcieli, to są fantastyczni posłowie dzisiaj. Ale Arkadiusz Iwaniak, poseł z Płocka, to jest jego rodzinne miasto, więc podejrzewam, że chce pracować dla ziemi, którą zna na co dzień, której oddał serce w takiej codziennej pracy. Podobnie Ania Żukowska tutaj oddaje całe swoje serce w Warszawie. Ale ja się cieszę i bardzo im, jak powiedziałem wcześniej, dziękuję za to, że chcą również pracować dla regionu radomskiego, bo to ważne, żeby wspierać okoliczne regiony, okoliczne okręgi wyborcze i tam, gdzie tych parlamentarzystów nie ma, żeby swoją aktywnością też wspomóc lokalne struktury. Ostatnio głośno w mediach o pomyśle dochodu bezwarunkowego, czyli 1300 zł dla każdego w wieku produkcyjnym, czyli niezależnie czy się pracuje, czy się nie pracuje. Takie świadczenie miałoby przez kilka miesięcy wpływać na konto mieszkańców. To jest taki pilotażowy program realizowany wkrótce, będzie on wkrótce realizowany na terenie Warmii i Mazur. Jak panu w ogóle podoba się panu ten pomysł? To jest dobra propozycja, zwłaszcza teraz patrząc na tę inflację, która cały czas galopuje? Nawet ten program ruszy w dniu dzisiejszym, akurat w Dzień Matki, 26 maja. Ale Lewica zawsze patrzyła na finanse publiczne zdroworozsądkowo. I dzisiaj, gdy mówimy o bezwarunkowym dochodzie podstawowym, to trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że to jest ponad połowa budżetu państwa dzisiaj. Budżet państwa to prawie 500 miliardów i bezwarunkowy dochód podstawowy zabrałby połowę z tej puli. Więc to oznaczałoby, mówiąc wprost, koniec z darmowymi żłobkami, koniec z darmowymi przedszkolami, koniec z darmową służbą zdrowia, bo budżet państwa, finanse publiczne by tego nie wytrzymały. Ale ja rozumiem, że ten program budzi w niektórych środowiskach zainteresowanie, bo jest testowany w wielu krajach. Chociażby Niemcy wprowadziły 3-letni program pilotażowy. Katalonia będzie testowała to rozwiązanie przez 5 lat, a Finlandia jest już po testach. Ale jednak wydaje mi się, że te kraje są zdecydowanie bardziej bogatsze od nas i po prostu na ten program ich stać. Na pewno są krok przed nami, tutaj pełna zgoda, no ale Finlandia tutaj przeprowadziła taki program i wnioski nie są jednoznaczne, czy ten program faktycznie sprzyja mieszkańcom danego kraju, czy też nie. Tutaj jeszcze trwa analiza. Ja uważam, że Szwajcarzy chociażby odrzucili taki pomysł w referendum i tutaj ja uważam, że
przede wszystkim potrzebna by była szeroka debata publiczna, głęboka analiza i być może nawet taka dyskusja publiczna, nawet może decyzja tak jak w Szwajcarii podjęta w referendum, bo to oznaczałoby rewolucję w finansach publicznych. A przypomnę chociażby, że darmowa służba zdrowia jest zapisana w artykule 68 Konstytucji, więc to oznaczałoby naprawdę duże zmiany w polskich finansach publicznych. No ale to nie jest dyskusja na dzisiaj. To powinniśmy zostawić ekspertom od ekonomii, od polityki społecznej. To inaczej. To pana zdaniem to jest dobry pomysł czy nie? Ja nie mam zdania w tym aspekcie, panie redaktorze, bo tak jak mówię, to powinniśmy zostawić ekonomistom i ekspertom od polityki społecznej i oni się powinni w tym aspekcie wypowiadać. Ale jakiś jak pogląd na pewno pan ma. Ja wspomniałem, że Lewica zawsze podchodzi zdroworozsądkowo do finansów publicznych i na dzień dzisiejszy państwa polskiego po prostu na to nie stać, bo to mówię, to jest połowa budżetu państwa, są jeszcze różne wydatki publiczne. Dzisiaj wolę zdecydowanie rozmawiać z panem o rzeczach realnych, które są już tu i teraz, czyli na przykład o tej wysokiej inflacji, o której rozmawialiśmy. 12% inflacja na kwiecień, 12,4 dokładnie. Drożejące paliwo, energia elektryczna, ceny żywności, które idą w kosmos. To są realne problemy i o tym trzeba dzisiaj rozmawiać i o rozwiązaniach, jak pomóc Polakom w codziennym funkcjonowaniu. To skoro mówimy o rzeczach realnych, to zapytam teraz pana o ocenę prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego i radnych Rady Miejskiej. To oczywiście nawiązanie do wczorajszej rozmowy z Łukaszem Olendą z Polski 2050, gdzie dość mocno krytycznie ocenił działalność tutaj naszych samorządowców. Zgodziłby się pan, że jest aż tak źle? Muszę przyznać, że nie słuchałem wypowiedzi Łukasza Molendy, ale jeżeli pyta pan o ocenę... To w takim razie poproszę o pana opinię. Jak najbardziej. Jak pan uważa tutaj, czy Radom jest dobrze zarządzany, czy ma dobrego gospodarza, czy radni spełniają swoje zadania? Jak najbardziej do tego odniosę. Ja uważam, że prezydent Radosław Witkowski na pewno nie ma łatwej sytuacji. Łatwej sytuacji nie ma dlatego, bo w Radzie Miasta nie ma większości. Większość ma Prawo i Sprawiedliwość, która widzimy to na co dzień, utrudnia życie prezydentowi jak może. Chociażby widzimy to przy absolutoriach, przy wotum nieufności. Ale to w ogóle nie usprawiedliwia prezydenta z nieoddania stadionu przy Struga 63, nie usprawiedliwia prezydenta z opóźnionej inwestycji o nazwie Hala Sportowa. To jak najbardziej są grzechy, które idą na jego barki i trzeba mieć tego świadomość. Ale ja też chciałbym, żeby ta radomska klasa polityczna potrafiła się ze sobą porozumieć, potrafiła ze sobą rozmawiać i żeby wszyscy radni pracowali dość intensywnie, bo dzisiaj wielu z nich nie jest znana nawet mieszkańcom danych osiedli, swoim wyborcom. Wielu z nich nie składa interpelacji, wielu z nich nie jest aktywnych. A to pierwszy krok do tego, żeby w mieście działo się dobrze. Radnych nawet nie zabiera głosu podczas sesji. Niestety, ja o tym mówię, a to jest pierwszy krok do tego, żeby w naszym mieście działo się dobrze, bo ta debata publiczna byłaby bardziej ożywiona i tych pomysłów byłoby o wiele więcej w przestrzeni publicznej. No to jest pierwszy krok. A drugi krok jest taki, żeby ci wszyscy potrafili ze sobą rozmawiać, dyskutować i potrafili się dogadać, bo bez tego porozumienia całej radomskiej klasy politycznej nie ma chociażby takich inwestycji jak w terminie wyremontowany wiadukt na Żeromskiego, bo za chwileczkę zostanie uruchomione lotnisko, a wiaduktu na Żeromskiego nie będzie. Nie ma wjazdu DK9, który miał być realizowany przy inwestycji o nazwie S12, bo to dopiero za kilka, być może kilkanaście lat, co spowoduje, że radomianie rozjadą w sposób naturalny ulicę Słowackiego i za chwilę będziemy musieli szukać środków na remont tej ulicy. Więc mi brakuje w tej Radzie, i będę to powtarzał jak mantrę, takiego zdrowego rozsądku i umiejętności rozmawiania, co zawsze zapewniali radni Lewicy. Ja jestem przekonany, że w następnej kadencji samorządu radni Lewicy, którzy będą ciężko pracować dla danej społeczności w danych okręgach, którzy będą potrafili szukać porozumienia, którzy nie szukają kłótni, będą w radomskim samorządzie. Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Radomiu, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.